Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Last Dioner w Survival na moim kanale. Moi drodzy, wczoraj była aktualizacja 1.8.3, w której zaszły pewne zmiany. Mianowicie w strefie siódmej teraz już nie musimy szukać anomalii, tylko będziemy niszczyli jakieś kokony zombie. Ale to nie będzie takie proste, musimy połączyć siły wraz z innymi graczami. Dodatkowo co doczytałem, zostało wprowadzone nowe narzędzie do zbroi siłowej, czyli tej zbroi, która znajduje się w sektorze siódmym. Uniwersalne narzędzie inżynieryjne zdolne do wymiany broni. Coś mi się wydaje, że nasz kostium będzie mógł strzelać i w dzisiejszym odcinku trochę sobie postrzelamy. Dodatkowo został zwiększony drop skrzynki kartonika z pieskiem. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście ponad 500 łapek. Myślałem, że wbijemy 1K. Mam nadzieję, że w tym odcinku się poprawicie. Teraz bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, która od razu mi się rzuciła w oczy, są baterie. Wygląd mianowicie tych baterii został zmieniony, moim zdaniem na lepsze. Jak najbardziej plus dla Kefira. Lecimy dalej. W poprzednim odcinku zapomniałem Wam powiedzieć, że został wprowadzony recykler. Recykler jest to takie urządzenie, do którego wkładamy różne rzeczy, a on je po jakimś okresie czasu rozbija nam na różne inne, mniej bądź też bardziej wartościowe rzeczy. Na przykład jak wsadzimy sobie do recyklera puszkę, widzimy, że za 10 minut mamy 40% szans na zdobycie scrap metalu oraz 5% na aluminium baru. Dodatkowo mamy 55% szansy, że trafimy nic. Jak widzimy, jest jeszcze jedno w tym miejscu puste pole. Jakbyśmy sobie wsadzili na przykład silnik, no to oczywiście już mamy... jednak tu akurat z silnikiem nie mamy. Myślałem, że będzie jakaś większa szansa na zdobycie na przykład steel baru, ale jak widzimy dalej jest 0%. Jeżeli wsadzimy steel bar, nie da się. Magazynków również się nie da wsadzić. Jak wsadzimy sobie SWAT helmet, no to mamy możliwość na tick fabric, no i piece of cloth. Moi drodzy, wsadźmy sobie jeszcze kilka ciekawych rzeczy do recyklera, które z pewnością Was zaciekawią. Wsadźmy sobie telefonik, zegarek, koda ATV, może się uda wsadzić connecting roda, to sobie podkładajmy, satelitkę, zegarek, piłę do zombie tracka oraz C4. Dobra, no i sprawdźmy co z tego będzie. Satelita, 40% metal, wearing 5, ok. Connecting rod, niestety się nie da, koło do ATV, o, widzicie, koło do ATV. Mamy 5% szans na zdobycie steel bara. O ile pamiętam, koło do ATV dość często się dropi ze strefy. Lecimy dalej. Telefonik. Jak widzimy, plastik został jeszcze dodany do tego oraz high-tech components. High-tech components na chwilę obecną sam jeszcze nie mam, dlatego chyba sobie zostawię ten telefonik. Niech on się tutaj nam na część, na atomy rozbija. Tutaj mamy oczywiście Traxxas Blade, 5% również. Zegareczek 45 i 0. Ok, jakbym wsadził takiego Akara, to mamy 5% szans na Weapon Sparts i tak to by wyglądało. Dodatkowo widzę, że mamy tutaj jakieś równe skille: Firearmsy, Elektroniki, Mechaniki, Order, Mail Weapons oraz Cloths. Czyli podejrzewam, im większy poziom danego. Im większy poziom. Danej tej właśnie kategorii, tym chyba większa szansa później wydropienia na przykład z broni magazynka. Tak mi się wydaje, że drop rating zostanie zwiększony. No to zostawmy sobie tutaj normalnie tego modyfikowanego AK-47. On się przerobi aż dopiero za godzinę. No cóż, trudno. Troszeczkę czasu to będzie wszystko zajmowało. No ale moi drodzy, nic nie ma za darmo w tej gierce. Każdy dobrze o tym wie, że Last Dioner w Survival jest ciężką gierką. Żeby, moi drodzy, zbytnio nie przedłużać, Farel od razu udaje się na strefę multiplayer i zobaczy, co tam się dzieje. Moi drodzy, jedziemy od razu do strefy siódmej. Jestem właśnie mega ciekawy, jak to będzie wyglądało, czy ci playerzy, którzy będą się znajdowali na tej strefie siódmej, będą po prostu ze mną współpracować, czy będą mnie trollować. No, za chwileczkę się wszystkiego dowiemy. Coś tutaj leży. O co tu chodzi? Patrzcie, coś się dzieje. O proszę. Tego nie było. Dziękuję, to mi się z pewnością wszystko tutaj przyda.
A, butów nie mam. No, buty możemy sobie ubrać. Ten tu sobie szybciutko jeszcze wziął, wypił. Cyk, 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 bo mnie suszy. Okej, okay, floater, blotter. No dobra. Zobaczmy jeszcze w tą stronę, czy coś się zmieniło. Nie, tu niestety się nic nie zmieniło. Otwieramy sektor 7. Pierwszy kostium. I drugi kostium. Tutaj się znajduje. Oczywiście jakiś mamy control chip oraz multitool. O kurczę, engineer tool, how many tasks? Dobra, ma ileś tam chyba zastosowań różnych, tak? Albo zadań, taski to zadania, tak? 37% naładowania tego power suit armora. Active. No i ciśniemy. Tylko weźmy sobie jeszcze tak. Aktywujmy zadanko i lecimy zobaczyć, co tu się dzieje. Otwierają się wrota. Zaczynamy. Okej, okay, jak widzimy, jakiegoś mamy pierwszego kumpla. Hello. Hello. O, jak widzimy, kokon jest pierwszy. Obejrzmy sobie, jak to wygląda. Tamten gościu po 20 atakował. No ładnie, ładnie. Myślałem, że będzie troszeczkę, wiecie co? Ciężej to zabić, ale to nawet nas nic nie atakuje. Tutaj mam jeszcze jakiś kolejny przycisk. Aha, anomalie wciąż jednak można zbierać. Myślałem, że zostało to wykluczone, ale widzę, że się da. Dobra. Aha, raz na jakiś czas mogę uderzyć za 60. No super. Powiem wam, że to fajnie im wyszło. Lecimy dalej. Tutaj jest jakiś kokon chyba, mordo. Nie, rozwalony. Dobra, idziemy dalej. Kenosama. Hi, 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 mordo, hi. Czy on się tam zatrzyma? Nie, nie zatrzymał się. Ile mam? 3 kokony rozwalić. Mamy już 2 na 3. Jestem ciekaw, jakiego dodatkowego dostaniemy buffa. Ponieważ za anomalię dostajemy zwiększony damage, teraz z pewnością dostaniemy zwiększony exp. Bądź też... a co to jest? Outgrow? Nie, takiej anomalii chyba prędzej nie było. Została zmieniona grafika tej anomalii. Fajny ten karabinek, co? Bardzo fajnie to wygląda. O, 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 kolejna anomalia. Oczywiście, że sobie też zbiorę. No i dzięks. Mamy kolejny kokon. Faroldar za 60 atakuje. Pięknie mu wcisnął. To ma 2600 HP. Ale powinni, moim zdaniem, jeszcze zrobić taki efekt, że zombiaki, wiecie, wyskakują. I każdy ma na przykład po 20 HP i je dobijamy. Dobra, ja mam 3 na 3. To co? Farel wraca i idzie oddać questa. Czy też... Nie! Źle myślę. Trzeba, po mojej drodze, zdobyć wszystkie anomalie i dodatkowo dodali nam jeszcze kokos. Kokos. No kokons. Kokonsy. Aha, czyli... utrudnili w jakiś tam sposób nam zadanie, czyli teraz będę zbierał jeszcze dłużej po prostu te wszystkie zbajerowane rzeczy na strefie multiplayer. Okej, okay. Jak widzimy, mamy kolejnego. To jest chyba... Tak. TH9 Torn. I... Co tutaj będzie jeszcze? Outgrowth 0 na 6 i BK8 Break. Ale kurczę, w ogóle tego nie widzę nigdzie. Chcecie, to sobie, chłopaki, strzelajcie. Powiem wam tak. Moim zdaniem przez, nie wiem, kiedy była ostatnia aktualizacja, 2-3 tygodnie temu, dodali tylko i wyłącznie do zbroi jakąś broń i dodatkowo ten teraz mój kostium z pewnością się będzie zużywał, tak? O ile dobrze myślę. Bo jak przyjdzie, że będę musiał go naprawiać albo ładować jakimiś zasobami, no to wtedy okaże się to wszystko bardzo, bardzo słabe. Okej, okay, moi drodzy, Farel zabiera się za zbieranie wszystkich rzeczy.
Moi drodzy, Farrell zdobył wszystkie rzeczy, niestety nic się nie zmieniło, dalej dostajemy tylko zwiększony damage, jestem troszeczkę zażenowany ową aktualizacją. Co mogę powiedzieć? To by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę, mam nadzieję, że pod tym odcinkiem wbijemy 700 łapek w górę. Dodatkowo zapraszam Was do subskrybowania kanału mojej dziewczyny. W pierwszej linijce pod tym filmem macie link do jej kanału. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.